Pierwsze śniadanie w toku. No cóż, z podkamyczków wychłynęły wszystkie robaczki, przy których Ferdek Kiepski jest emanacją ogłady, inteligencji i kindersztuby, napisał pan Mirosław. Pani Natalia dodaje, 500+ ma z tym zjawiskiem mniej wspólnego niż niepokoje na świecie, zwłaszcza w Egipcie, Tunezji czy Turcji, ulubionych miejsc Polaków na wyjazdy wakacyjne. Polskie morze jest uważane za bezpieczniejsze i choć jest chłodniej, niektórzy wolą nie ryzykować wyjazdów do kurortów, gdzie może zdarzyć się zamach terrorystyczny. Tam, gdzie jeździ Warszawka się nie jeździ, napisał pan Adrian, a pani Monika, to efekt zmniejszenia wakacyjnego eksodusu, czyli to samo, co wcześniej pani Natalia. Pan Tomasz zwraca uwagę, że kurorty nad naszym morzem były zawsze miejscem mało kulturalnej rozrywki, cepeli i taniego szpanu. Dotyczyło to szczególnie ludzi, którzy mieli pieniądze. Polskie morze przecież słynie z wysokich do absurdu cen. Wiązanie nadmorskiej atmosfery z mitycznym hamem i biedakiem obsypanym 500+ jest klasizmem i trąci leczeniem kompleksu ludzi aspirujących. Nie chciałem nikogo obrażać i nie chodziło mi o to, że kiedy mówiłem o tym, że ślusarz, to że chodziło mi o osobę słabo wykształconą, po prostu chciałem jakoś tak spersonalizować. No to może być również piekarz, może być dziennikarz, publicysta, może być, nie wiem, inżynier. Chodziło mi po prostu o to, że ham. To samo dzieje się na górskich szlakach, zwraca uwagę pani Aleksandra. Właśnie wróciła z Tatr, wszechobecne piwka w dłoniach turystów, wyrzucone niedopałki, śmieci, głośne śmiechy, nawoływanie, robienie sobie selfie na środku i tak zatłoczonego już szlaku. Smutne. Piotr Maślak, witam ponownie. To jest pierwsze śniadanie w toku, godzina 6:05 i 40 sekund na zegarach. O tym, co się dzieje nad polskim morzem, czy w tym roku. Atmosfera nad morzem jest jakaś szczególna, jak informował w poprzednim numerze Tygodnik Newsweek, donosząc o najeździe Hunów nad Bałtyk. Państwa i moim gościem jest Małgorzata Osowiecka, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Sopocie i właśnie dlatego, że w Sopocie łączymy się telefonicznie. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani na miejscu może jako psycholog obserwować zjawisko, nie tylko jako naukowiec, ale także, jakby to powiedzieć, organoleptycznie. Czy coś się zmieniło? Zdecydowanie tak. Przyjeżdża do nas coraz więcej turystów. Faktycznie, kiedy wybieram się nad Polskie Morze, zauważam, że mamy najazd gości. Natomiast trudno mi stwierdzić, czy to zmieniło się pod względem jakości osób przyjeżdżających do nas. Faktycznie, jeśli chodzi o statystyki, możemy zauważyć, że nad Polskie Morze przyjechało więcej osób niż jeszcze rok temu, czy jeszcze 5 lat temu. Jest to bardzo ciekawy i bardzo dobry trend. Ludzie chcą wypoczywać, ludzie mogą wypoczywać, ponieważ Polacy więcej zarabiają. Polacy również boją się wyjeżdżać za granicę, ponieważ, no, wiemy dlaczego. Oszukujmy się, nie trzeba dodać. Z każdej strony docierają do nas informacje o zamachach terrorystycznych. Polska określana jest jako bardzo bezpieczne państwo i bardzo dobrze. A czy to także efekt goście za granicę. Pani powiedziała, że stać nas i że wyjeżdżają. Czy to pani zdaniem także jakiś efekt 500+? Myślę, że tak. I że to bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu również jak możemy czytać we wspomnianym przez pana Newsweeku, dzieci po raz pierwszy mogą zobaczyć polskie morze. Mogą zobaczyć coś, co będą pamiętać na pewno do końca życia. Pierwsze przeżycia związane z kąpielami, z przebywaniem razem z rodziną są na pewno piękne. I uważam, że tak, jak najbardziej jest to także efekt programu 500+. Także efekt programu 500+. No to czy można, naprawdę można pani zdaniem jako psychologa stosować takie ogólnienia, że oto rząd, zły rząd PiS-u wprowadził program 500+ i teraz dzicy Hunowie najechali na Bałtyk? Uważam, że nie można tego w ten sposób generalizować. Oczywiście jako taki dość baczny obserwator rzeczywistości nadmorskiej widzę niektóre nawet agresywne zachowania ludzi nad morzem. Ale uważam, że w tym roku obserwujemy je być może częściej, dlatego że po prostu możemy je obserwować w większym nasileniu. Jest więcej osób. Kiedyś część tych osób wyjeżdżała za granicę. Trudno było nam zaobserwować ich zachowanie, ponieważ no, byli ostroszeni po całym świecie. A teraz mamy cały rząd Polaków, różnie zachowujących się, tak? Są tam też Polacy kulturalni, jakichś troszeczkę mniej, którzy pozwalają sobie na więcej, ale to też nie wynika z niczego.
Bo osoba pozbawiona elementarnych zasad kultury to po prostu cham, niezależnie od tego, czy ma dwoje, troje, pięcioro dzieci, czy nie ma ich wcale. Oczywiście, że tak. Ale też warto zauważyć, że ci Polacy, którzy jadą na morze, nie oczekują wiele od wypoczynku. Ten wypoczynek nie musi być też bardzo wysublimowany. No może wystarczy zabrać ręcznik, strój kąpielowy, dzieci, jedziemy nad morze. Wypoczynek w górach jest troszeczkę już czymś innym. Tam warto zabrać, nie wiem, jakiś plecak, jakieś buty trekkingowe, jakąś większą wiedzę. Tam zachowujemy się nieco inaczej. A nad morzem... Trzeba wyjść w góry. Dokładnie, trzeba wyjść w góry i zabrać ze sobą dzieci, sporządzić jakiś przewód turystyczny, jakiś plan wycieczkowy. A tutaj czegoś takiego potrzebujemy niekoniecznie. Wystarczy się rozebrać, położyć na plaży i bawić. A jaki pani zdaniem, tutaj mechanizm działa? Co sprawia, że ktoś, kto na co dzień ktoś normalnie funkcjonuje w swojej rzeczywistości, nie wiem, chodzi do pracy, pracuje, wraca do domu, tak, pomaga dzieciom w lekcjach, nagle wyjeżdża nad morze i zachowuje się czasami, jakby zerwał się z jakiejś smyczy. Bo co, bo nie ma sąsiadów, bo nie ma znajomych z pracy, bo tu mnie nikt nie zna? Tak, oczywiście, że tak. Anonimowość w ogóle w badaniach psychologicznych pokazuje, że mamy mniejsze ograniczenia wewnętrzne. A kiedy mamy mniejsze ograniczenia wewnętrzne, więcej nam można. Nie mamy takiego wewnętrznego cenzora, który mówi, a nie można ci tego robić, ponieważ, nie wiem, znajomi patrzą, szef patrzy. Nikt nie patrzy. Okej, patrzą inni ludzie na plaży, ale oni mnie nie znają, nie ocenią mnie. Nie powiedzą kolejnego dnia w biurze, a ty Kowalski, jak ty się chowywałeś, pamiętam. Czyli mam okazję do resetu, to się zresetuje. Mamy okazję, dokładnie, mamy okazję takiego wewnętrznego resetu. Poza tym, co jest ważne również nad morzem i o czym wielu ludzi zapomina, to to, że morze jako nasz klasyczny wypoczynek ma również wiele wad. Tutaj jest większa agresja, ponieważ niektóre postępki są troszeczkę mniej zapewnione. Parawaning, tak, klasyczny. Pojawia się ogromny tłok. Tłok bardzo źle wpływa na psychikę człowieka. To też to, że, nie wiem, mały dostęp do toalet, czy pośpiech, stres, tak, bo mało miejsca. To są cechy polskiego morza, to wyzwala agresję i zachowania, o których wcześniej mówili słuchacze, a także o których pan wspominał. A dlaczego? Ale mnie interesuje, dlaczego ten reset jest potrzebny. Aż tak sfrustrowani jesteśmy? Bardzo dużo pracujemy. To pokazuje wiele badań sondażowych, że Polacy pracują bardzo dużo, nieraz ponad swoje siły. Nieraz te 8 godzin w biurze to jest za mało. Pracę przynosimy do domu. Reset potrzebny jest każdemu. A też traktujemy bardzo często nasz wakacyjny wypoczynek i wyjazd jako taki odpoczynek absolutny. Co to znaczy? Gdzie musimy się zresetować, że musimy. Używamy nawet tego słowa. Jadę nad morze i muszę wypocząć. A wypoczynek absolutny traktowany jest jako taki wypoczynek, który nie ma zasad, norm, kiedy mogę sobie pozwolić właśnie na pijaństwo, czy mogę sobie pozwolić na to, żeby przeklinać publiczne, kiedy codziennie tego nie robię. Po prostu jestem w ten sposób nastawiona na ten wypoczynek. Bo musimy? Nie jest do końca dobry. Bo muszę, bo sami siebie programujemy, muszę wypocząć. Tak, muszę wypocząć. Koniecznie, teraz jeszcze 2 tygodnie, muszę się wyszaleć, muszę wypocząć, żeby potem pokazać jakieś szalone zdjęcia znajomym, to też, ale też muszę przed samym sobą się do tego przyznać, że teraz jest ten czas dla mnie. No i niekoniecznie musi doprowadzić do dobrych konsekwencji. Ale dlaczego to słowo muszę oznacza właśnie taki rodzaj wypoczynku? Bo może być też muszę wypocząć, w związku z czym będę dużo biegał po plaży wzdłuż morza. Albo muszę wypocząć, w związku z czym będę dużo pływał w morzu. Albo w ogóle leżał i czytał książki na plaży. Dlaczego to muszę oznacza, muszę się upodlić alkoholem, muszę to przeklinać, nie wiem. No często mamy też taki model wypoczynku w głowach, też pojony przez znajomych, którzy opowiadają, jak to przeżywali szalone noce i dnie gdzieś tam na wypadach za granicą, ale też pojawia się coraz więcej programów, których właśnie tego typu programów w telewizji, w których właśnie tego typu wypoczynek jest prezentowany. My również przejmujemy... Dokładnie, pewnie, a dzisiaj przecież żyjemy. I nowinkami z internetu, z telewizji, oglądamy te para społeczne programy, pamiętniki z wakacji i tak dalej, które gdzieś tam miłowolnie tworzą w naszych głowach pewien wzorzec. Potem chcąc, nie chcąc,
zaczynamy zachowywać się podobnie. I to, o czym mówiłam, czyli faktycznie postrzeganie takiego wypoczynku jako absolutnego sprawia, że tych norm w głowie też zostaje nam coraz mniej. Znaczy może nie zostaje ich coraz mniej, ale są one na pewno dużo mniej świadome. A na ile pani zdaniem tutaj nakłada się taki mechanizm, który gdzieś tam jest opisany też przez psychologów, że osoby, które bardzo intensywnie i bardzo ciężko i dużo pracują w ciągu roku, czasami w ciągu kilku lat nie mają żadnego urlopu, wyjeżdżają na ten wakacyjny wypoczynek i nie są nawet podczas tego wyjazdu jakoś specjalnie zachowujący się w sposób nietaktowny, delikatnie rzecz ujmując, ale po prostu wychodzą takie przez pierwsze dni takie odreagowanie, że nie ma pracy, efekt odstawienia, tak? Nie mamy pracy, jesteśmy jacyś poddenerwowani, poirytowani. Ja sam widzę po sobie, pierwsze dni wypoczynku to jest zawsze czas jakiegoś takiego napięcia, bo jak to, nic nie mogę nic nie robić, no jak? Dokładnie tak, istnieje taki mechanizm, zwłaszcza wśród ludzi, którzy przepracowują się, dla których praca to jest po prostu codzienność. Od poniedziałku do piątku, nieraz sobota i niedziela, nieraz właśnie zostajemy po godzinach. To dotyczy też bardzo często perfekcjonistów, ludzi, dla których praca jest bardzo, bardzo istotną częścią życia. Oni mają takie troszkę poczucie winy nawet z powodu tego, że wyjeżdżają na urlop, że teraz mogą sobie na to pozwolić i pojawić się takie zdenerwowanie faktycznie. Czy wyłączyć telefon służbowy, czy nie? Czy zerknąć do służbowego maila, czy wziąć tego laptopa na wypoczynek nad morze, czy nie? I ten stres często nie jest przez nas również uświadamiany, ale on powoduje naszymi zachowaniami i sprawia, że również i poziom agresji, i tego typu zachowań, o których my mówiliśmy, może być większy. Oczywiście, bo w psychice człowieka nic nie jest od siebie odrębne. I tutaj zwłaszcza ludzie, którzy dużo pracują, mogą mieć z tym problem i mogą przeżywać tego typu poddenerwowanie na wyjazdach. No i początkowo faktycznie te pierwsze parę dni potrzebujemy, żeby przestawić na urlop. No i to przestawienie się może u nas przebiec pozytywnie, a więc możemy rozwiązać nasz konflikt wewnętrzny w ten sposób, że pozwolimy sobie na ten odpoczynek, a możemy nie rozwiązać tego konfliktu w głowie i po prostu będziemy zerkać do naszego laptopa, będziemy myśleć o pracy i wypoczynek będzie po prostu dla nas niezbyt dużą satysfakcją. A co zrobić z takimi osobami, które... To też jest Wiku opis, ale to słyszałem również od znajomych. Mama w morzu na przykład zmywa fekalia z pupy dziecka, przepraszam za myślenie o tej porze. I nic sobie z tego nie robi. Tata 5 metrów obok oddaje mocz w szuwarę za plażą. Uczyć, edukować? Jak? Oczywiście należy zwracać uwagę na tego typu zachowania, bo no niestety trudno to przyznać, ale ludzie często nie wiedzą, jak się zachować. Nieraz są to właśnie, tak jak wcześniej już wspominałam, pierwsze wyjazdy z dziećmi, pierwsze wyjazdy z całą rodziną. Jeśli zauważy się tego typu zachowania, to oczywiście warto zwrócić uwagę nie krzykiem, nie wywyższając się przy tym, ale po prostu. Bardzo... Tutaj są takie i takie normy społeczne. Tutaj trudno to nam jakoś przyznać. Natomiast faktycznie ludzie często nie są zorientowani w takich podstawowych. Ja tam bym się bał zwracać uwagę, bo zdarza się i reakcja może być odwrotna od zamierzonej. Musimy niestety kończyć. Bardzo pani dziękuję. Małgorzata Osowiecka, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, była państwa moim gościem. Czas na informacje. Pierwsze śniadanie w toku. Reklama. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrogowaciały na skórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Mamu, spędzi! Jeszcze nie da.
Dawno, gdy Franka ugryzł komar, mój mały urwis wszystko rozdrapywał, a podczas zabawy w piasku łatwo o zakażenie. Teraz od razu przyklejam mu plasterek Entil ukąszenia. Plasterek Entil dokładnie zakrywa miejsce ukąszenia, chroniąc je przed drapaniem i zakażeniem, a także błyskawicznie łagodzi pieczenie i swędzenie. Franek może się spokojnie bawić, a ja nie martwię się, że dojdzie do podrażnienia. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. A dla poparzonej skóry Entil oparzenia. Rzeczywistość, a wyobrażenia? Otwierając firmy, na pewno nie zakładałem, że będę wstawał tak wcześnie, by jechać po towar i że jako szef więcej czasu będę spędzał za kółkiem niż za biurkiem. Z drugiej strony nie sądziłem, że moja firma stanie się moją największą pasją. Do niedawna nie wyobrażałem sobie, że mogę jechać po towar bez dokładnie odliczonej gotówki. A właśnie jadę po towar i nie mam przy sobie gotówki. Dzięki karcie Visa Business mogę łatwo płacić praktycznie w każdym miejscu, nie martwiąc się o ilość gotówki i jej bezpieczeństwo. Karta Visa Business to skuteczne narzędzie dla przedsiębiorców z pasją. Sprawdź na visa.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Medalowe ceny w Lidlu. No i to był podręcznikowy skok do wody. Wskoczył do tego basenu jak zdrowy uczeń. Wskakuje w swoje dżinsy za 34,99. Albo w szkolną bluzę również za 34,99. Co za klasa, co za szkoła i co za Tomasz Zimow. I już teraz w Lidlu wszystko dla uczniów w super cenach. Na przykład młodzieżowa bluza college lub dżinsy za 34,99. A dla najmłodszych bluza college w jeszcze niższej cenie 29,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior, suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 6.20. Adam Ozga. Zapraszam. Prezydent Turcji wraca do planu przywrócenia kary śmierci dla puczystów. Jeśli ludzie zechcą kary śmierci, partie polityczne podążą za tą wolą, zapowiedział Recep Erdoğan podczas wieców oparcia dla niego w Stambule. Prorządowe gazety szacują, że wzięły w nim udział nawet 3 miliony zwolenników tureckich władz. Oprócz obywatela Iraku, który fotografował dworce i centra handlowe podczas Światowych Dni Młodzieży w związku z ewentualnym zagrożeniem terrorystycznym, zatrzymano jeszcze dwie inne osoby, Tunezyjczyka i Algieryczyka, ujawnił w telewizji publicznej minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Do 38 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar lawin ziemnych, które zeszły w ciągu weekendu w meksykańskich stanach Puebla i Veracruz. Lawiny były spowodowane przez ulewne deszcze, które towarzyszyły tropikalnemu sztormowi Earl. Igrzyska w Rio bez rosyjskich paraolimpijczyków. Taką decyzję podjął Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski w związku ze skandalem dopingowym, w który uwikłani są również niepełnosprawni sportowcy, ale przede wszystkim rosyjskie władze. To już zapowiadają odwołanie do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. A teraz w TOK FM zajmijmy się, miejmy nadzieję, uczciwą rywalizacją. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki, dzień dobry. Michael Phelps zdobył 19 złoty medal olimpijski. Amerykański pływak triumfował razem z kolegami z reprezentacji w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym. 31-letni sportowiec do historii przeszedł, zdobywając 8 złotych medali podczas igrzysk w Pekinie w 2008 roku. Olimpijskie krążki kolekcjonuje od igrzysk w Atenach. Razem ze srebrnymi i brązowymi ma już ich na koncie 23 i jest absolutnym rekordzistą i najbardziej utytułowanym olimpijczykiem w historii. Na pływalni padają też kolejne rekordy świata. Na 400 metrów stylem dowolnym ustanowiła go nowa mistrzyni olimpijska, Amerykanka Kate Ledecky. Także zwycięzca 100 metrów stylem klasycznym, Brytyjczyk Adam Beattie, poprawił najlepsze osiągnięcie na świecie, które zresztą należało do niego. Najlepszy tenisista globu, Novak Djokovic, już w pierwszej rundzie pożegnał się z turniejem olimpijskim. Serb po pasjonującym pojedynku przegrał z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro 6-7, 6-7. Djokovic
Pawłowicz szansę na medal ma jeszcze w deblu. Tiebreak rozstrzygnął także inne zacięte starcie. Luksemburczyk Gilles Miller okazał się minimalnie lepszy od Jerzego Janowicza. Polak przegrał 7-5, 1-6 i 6-7. W tiebreaku było 10-12. Z turniejem deblowym pań pożegnały się siostry Serena i Venus Williams. Trzykrotne złote medalistki olimpijskie w grze podwójnej zostały wyeliminowane przez Czeszki Lucję Safarzową i Barborę Strycową. Nie najlepiej turniej olimpijski rozpoczęli nasi szczypiorniści. Biało-czerwoni przegrali z Brazylią 32-34. Gorzej już grać nie możemy, powiedział po tym spotkaniu trener reprezentacji Polski Tałan Dujszebajew. Polacy słabo zaczęli i przez resztę meczu próbowali odrabiać straty. Nie udało się, bo brakowało skuteczności. Nie najlepiej grała też nasza defensywa. Jutro mecz z Niemcami. Lepiej od szczypiornistów spisali się nasi siatkarze. Polacy rozgromili Egipt 3-0 i zostali liderem swojej grupy. Jutro podopieczni Stefana Antigi zagrają z Iranem. Na koniec kolarstwo. Katarzyna Niewiadoma nie powtórzyła sukcesu Rafała Majki. Polska kolarka przyjechała na metę wyścigu ze startu wspólnego jako szósta. Wygrała holenderka Anna van der Breggen. Na 24. pozycji uplasowała się Małgorzata Jasińska. Anna Plichta była 41. Natomiast Annemiek van Vleuten, która miała groźnie wyglądający upadek, trafiła do szpitala. Ma 3 pęknięte kręgi i wstrząśnienie mózgu, ale jest przytomna. Tak późno w nocy przynajmniej informowały holenderskie media. Pogoda. Jak Krzysztof Sendecki za chwilę dołączy do Piotra Maślaka w pierwszym śniadaniu w toku. Dziś przewaga słońca tylko na północnym zachodzie i na zachodzie będzie się chmurzyć i tam przelotny deszcz. Możliwe też lokalne burze na termometrach na północy od 22 do 25 stopni, poza tym od 25 do 29. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Hokus pokus, czary mary i znalazłem się w studio obok. Państwo tego nie wiedzą, bo przez szybę. Przed chwilą w skrócie, a teraz dłużej. Krzysztof Sendecki, witam ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Krzysiu, no ładnie Majka chyba, nie? Pojechał, tak myślę. Ładnie, cała ładnie. Cała grupa tam pomagała oczywiście. No i udało się. Plan B, tak opisują to publicyści. Plan B? Myślę, że dla Majki plan A, bo jaki by ten medal nie był, to on się cieszy i wszyscy się cieszymy. Trzeci dopiero medal w historii polskiego kolarstwa na igrzyskach. Fenomenalna sprawa, no bo wszyscy Polacy, tak jak mówisz, na to pracowali, cała ta trójka. Majka dojechał jako trzeci. Niektórzy mówią, że no szkoda, bo tuż przed metą został dogoniony. Ja powiem, że miał też sporo szczęścia, ale trzeba o tym pamiętać, że podczas tej ucieczki dwóch jego rywali się przewróciło. Ja mówię, że plan B, bo jednak w sporcie zawsze jest plan A. Plan A to jest złoto. I myślę, że to nie należy tutaj też jakoś tak fałszywie, skromnie przedstawiać naszych kolarzy. Oni są dobrzy. To jest czołówka w tej chwili. Tak, to jest absolutna czołówka, światowy top. No zresztą Rafał Majka, zwycięzca klasyfikacji górskiej na Tour de France, i wszyscy mówili, że ta trasa jest pod niego, bo tam były te wzniesienia i na tych wzniesieniach rzeczywiście pokazał, że jest fenomenalnym góralem. Z tymi medalami olimpijskimi, ja wiem, sportowcy zawsze chcą wygrywać i oni zawsze chcą być pierwsi, ale akurat Igrzyska Olimpijskie to jest taka impreza, gdzie tak naprawdę każdy marzy przynajmniej o tym medalu. No dobra, jeśli to ma być plan B, no to okej, plan B, ale całkiem fajny. Ile twoim zdaniem w tym wysiłku gigantycznym było pracy zespołowej? Ja miałem wrażenie, że tutaj co najmniej połowa tego medalu należałaby się po części Michałowi Kwiatkowskiemu, całemu naszemu zespołowi tak naprawdę. No tak jest i Maciej Bodnar też na to jak najbardziej zasłużył. Rzeczywiście w kolarstwie ta praca zespołowa jest bardzo ważna. Wieźli Majkę do końca. Rozprowadzili mu ten wyścig. Bardzo fajną rzecz powiedział Ryszard Szurkowski po tym wyścigu, już jakby nie o reprezentacji Polski, a o tej pracy zespołowej, bo też niektórzy mówili, że Majka mógł uciec przed tą dwójką, która go goniła. Szurkowski powiedział, że nie, oni już wiedzieli, że go dogonią i czekali do ostatniego momentu, bo we dwóch było im po prostu łatwiej. W kolarstwie jest tak, że jak jest dwóch, trzech, to zawsze jest im łatwiej jechać niż jednemu, bo zawsze się można na zmianę chować za kolegą i trochę łatwiej się jedzie. Czyli strategiczna praca zespołowa. Tak jest. I reprezentacja Polski trochę, oczywiście możemy powiedzieć, że ci pozostali kolarze
zostaje w cieniu i jakby z założenia, no tak mówią się o Bodnarze, że on będzie pomagał w zależności od tego, jak się wyścig rozłoży, albo Kwiatkowskiemu, albo Majce. No więc już od razu wszyscy powiedzieli, że no trudno, chłopie, ty jedziesz pomagać kolegom. Tak trochę jest w kolarstwie, ale w kolarstwie też może tego kibice, ci, którzy nie interesują się kolarstwem, na co dzień czasami nie doceniają, ale rzeczywiście w kolarstwie docenia się tych ludzi, którzy pracują. Zresztą podobnie było w tym wyścigu kobiet. Tu też świetnie jechała cała drużyna Polek. Katarzyna nie wiadomo, tak, tylko że no moment. No tutaj niestety, no do planu A albo B troszeczkę zabrakło. Czego zabrakło? No właśnie, Katarzyna niewiadoma powiedziała wczoraj w jednym z wywiadów, że czegoś zabrakło w końcówce i ona sama nie do końca wie czego. Pewnie trochę sił, pewnie trochę może... No był taki moment tam, że już było kilka sekund tej grupy Katarzyny niewiadomej do tej drugiej grupy pościgowej. Jeśli one by nadrobiły te parę sekund, to była szansa walki o medale w samej końcówce. No, skończyło się tak, jak się skończyło. Skończyło się 20 sekund za liderką na szóstym miejscu. Niezły wynik. Pamiętajmy, że ta dziewczyna ma 21 lat dopiero i cała wielka kariera przed nią. Chociaż była niepocieszona. Ona mówiła wprost, że ona przyjechała tam walczyć o medale. No to dobrze, to porozmawiajmy chwilę o innych dyscyplinach. Na przykład naszych piłkarzach ręcznych. Było słabo. 32-34. Ja myślę, że gdyby cały mecz był taki jak końcówka, to nie tak, byłoby słabo. Ale to byłoby zwycięstwo. Właśnie, no ten wynik trochę nam zakłamuje, jak coś... Brazylia, wyjaśnijmy tym sprawę. Tak jest. Ten wynik trochę zakłamuje obraz rzeczywistości, bo Polacy słabo zaczęli, nieskutecznie, zaczęli od 0-4 i później przez cały mecz gonili, ale nie było tak naprawdę takiego momentu. Raz doszli Brazylijczyków na dwie bramki, ale cały czas gospodarze pilnowali tego wyniku, kontrolowali sytuację. Zawiedli szczepioniści Tomanta Dujszebajewa, no i szkoleniowiec Polaków on był strasznie roztrzęsiony po tym meczu, strasznie zdenerwowany. Wiem, że eksperci mówili o tym, że i nieskutecznie, o to było widać, tak, bo było mnóstwo takich sytuacji, w których Polacy powinni zdobywać bramki, ale nie zdobywali, ale też ta obrona nasza zagrała naprawdę i z tego chyba Dujszebajew ma największy problem, największe zmartwienie, że nasza defensywa grała słabo. Jak się rzuca 32 bramki w meczu piłki ręcznej, to zazwyczaj taki mecz się wygrywa, no a Polacy go przegrali, to tak naprawdę nie mieli szans. Zawiedli, ale z drugiej strony to gospodarze. No to jednak zawsze mają jakieś takie wiatr w plecy, tak? Wiem, no z drugiej strony jak mają Polacy walczyć o złoto, to ta Brazylia nigdy na wielkich imprezach nie była w czołówce, chociaż też warto przypomnieć, że oni w ostatnich imprezach prezentowali się naprawdę nieźle. Przegrywali, co prawda nie dochodzili do ćwierćfinałów, na przykład Mistrzostw Świata, ale przegrywali z mocnymi ekipami. Masz rację, no zawsze gospodarze jest tak, że jak wystawiają reprezentację, to po to, żeby ona gdzieś tam powalczyła. To trochę się możemy pocieszać, ale mimo wszystko ja jestem trochę zmartwiony, bo teraz rywale kolejni bardzo trudni. Niemcy następni. Jutro, tak? Tak jest. Szwedzi. No oczywiście w piłce ręcznej można przegrać mecz, można przegrać nawet dwa mecze i dalej walczyć, wyjść z grupy i walczyć o medale i na to liczymy. Ale troszeczkę się wynikiem też przede wszystkim grą Polaków zmartwiłem, bo oni byli tam bezradni. To był absolutnie najgorszy mecz pod wodzą Tomanta Dujszebajewa, biało-czerwony. Jak będzie wyglądał ten mecz z Niemcami? Co trzeba poprawić? Właśnie mnóstwo rzeczy trzeba poprawić. Mam nadzieję, że przede wszystkim grę w obronie, bo było słabo. Jeśli Michał Daszek będzie rzucał tak jak wczoraj, to jest okej, okay. To fajnie. Jeśli jego koledzy się do tego dostosują, to też. Ja mam nadzieję, że to będzie mecz lepszy, co oznacza, że będzie pewnie zacięty i miejmy nadzieję zwycięski i biało-czerwoni jeszcze medal powalczą. No to teraz Jerzy Janowicz. Znowu porażka. Było mi szkoda, bo Jerzego Janowicza, bo to był fantastyczny mecz. To był mecz, który wydawało się, że trwał w nieskończoność. Ten trzeci set w tiebreaku, kiedy oni serwowali po dwa razy i zmieniali się na prowadzenie. Tak. To jest ten wynik. Po prostu myślałem, że to będzie trwało i trwało. Szkoda mi Jerzego Janowicza, no bo pamiętajmy, że on wraca po koszmarnej kontuzji, że on w tym roku praktycznie nie grał, że on rywalizował z zawodnikiem, który jest dużo wyżej w tej chwili w rankingu, no bo Jerzy Janowicz przez to, że nie gra, to spadł już na 141 bodajże miejsce w rankingu tenisistów. I miałem nadzieję, że po tym pierwszym wygranym secie, później w tym trzecim secie, kiedy też była szansa na zwycięstwo, że Janowicz przebrnie tą pierwszą rundę, że będzie wielka radość, będzie darł
koszulkę. No tak się nie stało. No, trochę szkoda, ale... Nie masz wrażenia takiego, że jest jakiś problem niesprawności, nie techniki, nie warsztatu Jerzego Janowicza, bo jest mistrzem, ma pewną wirtuozerię w rękach. Ale gdzieś problem jest z psychą po prostu. Nie wiem, może. Ja bym jednak upierał się przy tym, że to jest ciągle nie ten Jerzy Janowicz, którego pamiętamy, który był na 25. miejscu w rankingu. Dlatego, że to jest Jerzy Janowicz po kontuzjach. To jest Jerzy Janowicz, który cały czas nie wrócił do swojej fizycznej formy, tej najwyższej. I myślę, że jednak ja bym tu upatrywał tego, że on nie wygrywa, że gdyby był taki jak nie wiem, 2 lata temu, to ten mecz pewnie by wygrał. Dobrze, no to zostawmy Jerzego Janowicza. Trzymamy kciuki za polskich sportowców. Co jeszcze przed nami w tym najbliższym czasie w wykonaniu Polaków? Dzisiaj raczej medali nie będzie, niestety, znowu. Potem musimy trochę poczekać na kolejne. Jutro znowu piłkarze ręczni, siatkarze. Myślę, że my wszyscy czekamy na lekkoatletów, ale to dopiero w najbliższy weekend zaczyna się lekkoatletyka. Jak skończy się pływanie, to i tam będą medale raczej. Tam to nikt sobie nie wyobraża, że tam medali nie będzie. Na razie zawodzą pływacy, chociaż tych największych naszych gwiazd jeszcze nie widzieliśmy w ich koronnych konkurencjach, to na razie Polacy odpadają po kolei w eliminacjach. Nie ma tenisistów ziemnych, bo nie ma też Agnieszki Radwańskiej, nie ma Linety, nie ma tenisistów stołowych, którzy też wszyscy odpadli, więc na razie te igrzyska, poza tym Majką, który oczywiście był fantastyczny, to tak trochę mam wrażenie... Nie tak miało być? Nie tak, za wcześnie na takie wnioski? Tak, może, nie no, to pewnie na wnioski za wcześnie, ale mam wrażenie, że w wielu konkurencjach, w wielu dyscyplinach za wcześnie Polacy odpadają. Może tak. Dobrze, to zostawmy Polaków na koniec. Rosja wyrzucona z paraolimpiady. No to prawda, ciąg dalszy problemów rosyjskiego sportu z dopingiem. Pewnie to jest rzecz, na którą świat sportu troszeczkę mniej zwrócił uwagę, ale jest to ważne. No, udało się rosyjskim sportowcom, przynajmniej części, 70% tej reprezentacji pojechało na igrzyska, te, które w tej chwili obserwujemy w Rio. Nie będzie ich na paraolimpiadzie, co jest smutne, że nawet w tym sporcie paraolimpijskim jest doping i on jest dokładnie tak samo. Psują się nam igrzyska i zmieniają. Bo ja jeszcze pamiętam te igrzyska olimpijskie, na których tylko amatorzy mogli występować, gdzie logotypy jakiekolwiek były zasłaniane, nie było żadnego sponsoringu i to był prawdziwy, piękny sport, ale zmieniają się też w ciekawym kierunku. Ibtihaj Muhammad, tak się nazywa. Muzułmanka, pierwsza amerykańska sportowczyni, która w olimpijski medal będzie walczyła w hijabie w turnieju indywidualnym szablistek. Będzie więc ciekawie. O tyle jest łatwo szermierce, że ona na hijab i tak ubiera maskę, bo w wielu dyscyplinach to nie byłoby możliwe po prostu. Sport się zmienia, świat się zmienia, ludzie się zmieniają. Stroje sportowców też się zmieniają. I wszystko się zmienia. Idea olimpijska mimo wszystko, mam nadzieję, zostaje. Trochę nam to psują. Polityka, doping, pieniądze, ale pamiętajmy też, że jeśli mówisz o amatorach, emocje są, a amatorach to ci sportowcy przynajmniej dzięki temu dziś, że nie są amatorami, to mogą zarabiać pieniądze na tym sporcie, a później startować w igrzyskach. Krzysztof Sendecki z redakcji sportowej TOK FM był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Już za chwilę pierwszy program gospodarczy Aleksandra Dziadykiewicza, potem poranek Dominika Wielowiejska. Ja słyszę się z Państwem jutro o 5 rano. Miłego dnia. Pierwsze śniadanie w toku. Pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to utraciło wartość. Spokojnie, poradzimy. O przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Poradnik drogowy TOK FM od poniedziałku do piątku po 10.55. Zapraszam, Krzysztof Woźniak. Reklama.
jak pan przygotowywał się do igrzysk? Trenowałem, dużo trenowałem. Przede wszystkim ćwiczyłem polski gest zwycięstwa. Te nowe igrzyska w sklepach Euro. Smart TV LG 43 cale. Wi-Fi za 1699. Samsung Galaxy J5 za 699. Pralka Samsung EcoBubble 1200 obrotów. Stream za 1299. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potów kupił super skuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Zosiu, a jaka jest twoja ulubiona dyscyplina? Dyscyplina w pracy przede wszystkim. Aha. W żabce do kibicowania przy różnych dyscyplinach. Lace Max 140 gramów w cenie nie wyższej niż 3,79. Żabka. Mały, wielki sklep. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplement diety Labotec Tone. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Tone. Dostępny w aptekach. Za tych, którzy zawsze chcą więcej, szybciej, mocniej. Trzymamy kciuki w Polsce. Wirtualnej Polsce. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jak mam przez nos przy tył. Nie mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodu. Z tymi butami nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 6.40. Adam Ozga, zapraszam. Organizacja Państwo Islamskie przyznała się do ataków Charleroi w Belgii, gdzie napastnik ranił w sobotę maczetą dwie policjantki i zmarł postrzelony przez trzecią funkcjonariuszkę. Sprawca, 33-letni Algierczyk, był znany policji, ale nie z kontaktów z radykałami czy terroryzmu, tylko z pospolitych przestępstw. Cesarz Japonii Akihito ma za niespełna półtorej godziny o 8 polskiego czasu zwrócić się z nagranym wcześniej orędziem do narodu. Japońskie media w lipcu informowały, że 82-letni monarcha rozważa abdykację. Będzie to dopiero drugie przesłanie wideo cesarza. Pierwszy raz skorzystał z tej formy kontaktu z poddanymi w 2011 roku, 5 dni po tragicznym trzęsieniu ziemi, tsunami i katastrofie w elektrowni atomowej Fukushima. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa czeka na wyjaśnienia Węgrów i Włochów dotyczące wprowadzenia w tych krajach przepisów w sprawie delegowanych pracowników i tego, jak nowe przepisy wpłyną na nowy międzynarodowy transport drogowy i co za tym idzie na polskich przewoźników. Wygląda na to, że możemy mieć powtórkę z sytuacji w Niemczech i we Francji, gdzie polscy przewoźnicy mają płacić swoim pracownikom niemiecką i francuską płacę minimalną. Więcej na ten temat za chwilę. Na pierwszy program gospodarczy Radia Tok FM zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz. Pogoda. Dziś przewaga słońca tylko na północnym zachodzie i na zachodzie. Może się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe też lokalnie burze. Na termometrach od 22 do 29 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Chcemy rozwiązać i jesteśmy, powtórzę, zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego z jednego tylko powodu. Zależy nam na uzdrowieniu sytuacji tej instytucji, która została wmieszana w politykę i gorszące gry opozycji. Mówicie o kompromisach. Nie ma kompromisu w przestrzeganiu prawa. Na to nie będzie nigdy zgody. Na taki kompromis, że zalegalizujemy wasze łamanie prawa. Nie przestrzegacie zasad konstytucji w Polsce.
Nie publikuje pani wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czeka na panią Trybunał Stanu, pani premier. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Pierwszy gospodarczy program radia TOK FM. Jest godzina 6:43. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM. I oczywiście startujemy od rynków walutowych. Teraz euro kosztuje 4,27 zł. Za jednego dolara trzeba płacić 3,85 zł. Za franka szwajcarskiego 3,93 zł. A funt brytyjski kosztuje 5,03 zł. Złoty trochę odrobił strat z ostatniego czasu. Rzeczywiście jest nieco silniejszy. Warto pewnie przypomnieć jeszcze przynajmniej piątkowe zamknięcie w Warszawie na giełdzie. Otóż wtedy WIG20 zakończył dzień zyskując prawie 0,3%. W tym tygodniu, właściwie pod sam koniec tego tygodnia, poznamy dane o lipcowej inflacji. Te dane tradycyjnie ogłosi Główny Urząd Statystyczny. I jeszcze jest jedna rzecz z piątku, z końca ubiegłego tygodnia, o której warto teraz wspomnieć. Otóż Komisja Nadzoru Finansowego chciałaby uznać bank PKO BP za instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyć dodatkowy bufor bezpieczeństwa na ten właśnie bank. Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej w tej właśnie sprawie o opinię, czy to jest dobry pomysł. Dodatkowy bufor to oczywiście więcej pieniędzy, które bank musiałby trzymać na wszelkie zabezpieczenia. Dlaczego miałaby to być instytucja o znaczeniu systemowym? No, choćby dlatego, że PKO BP jest po prostu największym polskim bankiem, a w dodatku jest bankiem państwowym. Pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM. Teraz jest już prawie 6:45. No i czas na dzisiejszą prasę. We wszystkich tytułach dzisiaj, prawie we wszystkich, znajdą Państwo jakiś tekst o kolei. Przy czym te teksty są bardzo różne i z bardzo różnych perspektyw mówią o tym, co dzieje się na polskich torach i na polskiej kolei. Kiedy popatrzymy sobie do dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej, to dowiemy się, że koleją jeździmy coraz szybciej. Dzięki modernizacji linii kolejowych podróże pociągiem skróciły się na niektórych trasach nawet o kilka godzin, ale są jednak też takie miejsca, gdzie grube miliardy wydawane są na remonty, dzięki którym pasażerowie zyskują tylko minuty. No, tak czy inaczej, rzeczywiście trochę ruszyło się na kolei też pod względem tego, ile osób korzysta z tego środka transportu. Prawie 146 milionów osób w pierwszej połowie 2016 roku jechało pociągiem. To jest więcej o ponad 4% niż było to w tym samym okresie przed rokiem. Skracają się podróże na różnych trasach. Przyspieszają też pociągi na innych. Tam, gdzie było często zablokowane trasy, teraz pociągi przyspieszają. Ale żeby było jeszcze lepiej, no to kolej to oczywiście nie tylko przewozy pasażerskie, ale bardzo ogromna część to przecież są przewozy transportowe. Dlatego możliwość szybszej jazdy ma kluczowe znaczenie właśnie dla przewoźników transportowych, towarowych. W Polsce pociągi towarowe jeżdżą ze średnią prędkością 27 km na godzinę, czyli dwa razy wolniej niż na przykład w Niemczech. Do 2023 roku powinna się poprawić ta prędkość i powinna się ona podwoić. Kolejowy rynek przewozów ładunkowych jest drugi pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Bardzo ważna jest modernizacja linii prowadzących do portów morskich, które notują stały wzrost obrotów. To temat kolejowy z dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. O kolei, ale w nieco innym wymiarze, dzisiaj w Rzeczpospolitej, kolej może stracić część pieniędzy z Unii Europejskiej.
To też jest właściwie stały element dyskusji o kolei, tego krajobrazu polskiej kolei. 66 miliardów złotych jest zagrożone, a plan ratunkowy to zwiększenie nakładów na dworce, rozbudowa bocznic i budowa nowych linii przez spółki celowe. Ubiegłotygodniowe dymisje dwóch najważniejszych urzędników odpowiedzialnych za kolej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa mocno podniosły temperaturę w spółkach kolejowych. Odwołanie dyrektora Departamentu Kolejnictwa Stefana Jareckiego i rezygnacja Piotra Stommy mają być według nieoficjalnych informacji wstępem do zmian personalnych w PKP i polskich liniach kolejowych. Przyczyną jest dramatyczna sytuacja w realizacji planów inwestycyjnych. Zmodyfikowany w lipcu wart 66 miliardów złotych krajowy program kolejowy jest jeszcze konsultowany, a PLK dopiero ruszają z pierwszymi przetargami, a to sprawia, że prace na torach zaczną się najwcześniej w roku 2018, a więc w piątym roku obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Takie opóźnienie przesądza o tym, że inwestycje skumulują się pod koniec perspektywy, a to może wróżyć wiele problemów. O tym dzisiaj Rzeczpospolita. I jeszcze jeden temat kolejowy. No tak się poukładało dzisiaj w prasie, w dzienniku Gazecie Prawnej, o tym, że na torach jest podwyżka, którą nazywa się oficjalnie obniżką ceny. Pomimo zapowiedzi ścięcia stawek w nowym cenniku PKP, mogą one wzrosnąć, tak alarmują przewoźnicy. Urząd Transportu Kolejowego oficjalnie poinformował o obniżce średniej opłaty podstawowej za to, że można pociąg jechać po torach, ta opłata za korzystanie z torów, że ta średnia obniżka wyniosła mniej więcej 5%, ale okazuje się, jak się wejdzie w szczegóły, że te obniżki gdzieś są, ale w takich miejscach, gdzie się prawie z tego nie korzysta, a we wszystkich innych, tam gdzie się korzysta, tam gdzie są wykorzystywane tory, chodzi o masę, o wielkości po prostu tych przewozów, tam są podwyżki opłat, więc mamy taką podwyżkę, która nazywana jest oficjalnie obniżką i o tym dzisiaj poczytają Państwo w dzienniku w Gazecie Prawnej. Zostawmy tematy kolejowe i zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w prasie. Rzeczpospolita. Gotówkowy szał mieszkaniowy. Nowe lokale idą jak woda, a to może być rekordowy rok. Mieszkania stały się atrakcyjną inwestycją. Ponad 15 tysięcy mieszkań w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, w Trójmieście, w Poznaniu i w Łodzi sprzedali deweloperzy w drugim kwartale tego roku. To prawie 20% więcej niż w tym samym czasie przed rokiem. O tym, że firmy deweloperskie pobiją w tym roku rekordy sprzedaży lokali, przekonanych jest wielu ekspertów, choćby dlatego, że w czasie, kiedy tak niskie są lokaty bankowe, a ludzie dysponują jakąś gotówką, no to chętniej teraz zwracają się ku nieruchomościom i znów kupują mieszkania. Nie bez znaczenia jest także sytuacja na rynku pracy. Spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń oraz wciąż rekordowo niskie stopy procentowe mają wpływ na sprzedaż nowych mieszkań. Tak komentują eksperci. Rzeczpospolita również o niejawnych interpretacjach podatkowych. Rocznie składanych jest kilkadziesiąt tysięcy wniosków o interpretację przepisów, głównie podatkowych. Część z nich trafia do sądów administracyjnych, które zajmują się nimi na rozprawach. Na rozstrzygnięcie można czekać nawet 2 lata. Dlatego Ministerstwo Rozwoju chce skrócić ten czas. W projekcie zmian przepisów zaproponowano, aby sądy zajmowały się interpretacjami na posiedzeniach niejawnych. Mogłoby to wpłynąć na przyspieszenie terminów zakończenia postępowania sądowego, ale takie rozwiązanie budzi mieszane odczucia wśród wielu ekspertów. Sprawy dotyczące interpretacji są często skomplikowane i decydują o tym, czy firma będzie trwała, albo czy będzie musiała zniknąć z rynku. O niejawnych interpretacjach podatkowych dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej. I jeszcze, jeżeli są Państwo zainteresowani rozmową z Dawidem Jackiewiczem, czyli ministrem skarbu, o tym, jak powstaje ten holding, który ma zastąpić ministerstwo i będzie trwał cały proces przekształcenia, kiedy wystartuje, no to o tym dzisiaj w rozmowie z Dawidem Jackiewiczem w wydaniu dzisiejszym Rzeczpospolitej. We wrześniu przedstawię model agencji, która przejmie nadzór nad majątkiem państwowym. To zapowiada w tym wywiadzie minister skarbu państwa. To była Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o specjalistkach od nadużyć w pracy. W Polsce ciągle brakuje rozwiązań prawnych chroniących sygnalistów, czyli osoby, które zgłaszają nadużycia w firmach
lub instytucjach. Dwie osoby, tak wspomniane w Gazecie Wyborczej, Anna Wojciechowska i Zuzanna Dobrowolska, postanowiły zrobić na tym biznes i założyły swoją firmę Linia Etyki, gdzie pomagają wypracować firmom standardy etyczne. Ale to, że ten standard zostanie wypracowany, to jeszcze nie oznacza, że zostanie wdrożony, bo też takie sytuacje się zdarzają, że ktoś prosi o pomoc, wypracowuje standard etyczny, a potem chowa go do szuflady, mówiąc, że potrzebował go tylko po to, żeby mieć wizerunkowo dobry właśnie wygląd, a nie po to, żeby wdrażać te regulacje, te wytyczne w swojej firmie. O tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. Także o tym, że sypie się Komisja do Spraw Panama Papers, czyli tego największego dziennikarskiego śledztwa w ostatnich lat, w którym, przypomnę, wyciekło bardzo dużo, prawie 12 milionów dokumentów o tym, że firmy zakładały na Panamie, tam uciekały z podatkami, tam po prostu był raj podatkowy dzięki uprzejmości kancelarii Mossack Fonseca. No i powołana została komisja przez Panamę, która miała to zbadać, ale okazuje się, że kolejne osoby rezygnują z zasiadania w tej komisji. Między innymi zrezygnował amerykański noblista Joseph Stiglitz. Powiedzieli oni, że rezygnują dlatego, że boją się, że nie będzie transparentności przy całym tym dochodzeniu i zastanawianiu się nad tym, kto gdzie nadużywał jakich swoich sił w związku z Panama Papers. To też wątek, który dzisiaj znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej. Kapitulacja polisolokat to plus biznesu. Co piątemu posiadaczowi tej polisolokaty właśnie możliwość taniego wyjścia z inwestycji zapewniła interwencja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ale wielu było takich ludzi, których interwencja UOKiK-u nie dotyczyła. Tymczasem okazuje się, że ubezpieczyciele mimo to postanowili jednak pójść na całość i dadzą szansę pozbycia się kontrowersyjnych polisolokat wszystkim, którzy taki instrument, taki mechanizm kupili. W grę wchodzi nawet 5 milionów osób. O tym dzisiaj w Pulsie Biznesu. W Pulsie Biznesu również rozmowa z Henrykiem Kowalczykiem, czyli doradcą pani premier do spraw gospodarczych, też szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. O kilku wątkach, między innymi o tym, że stawki VAT w przyszłym roku nadal pozostaną na podwyższonym poziomie, nie będzie ich obniżek. Plus także o tym, jak rodzi się ten nowy projekt, ta wizja jednolitego podatku PIT. Pytany jest minister Kowalczyk o to, jak będą w tej sytuacji uwzględniani osoby, które mają jednoosobową działalność gospodarczą. Czyli nowy PIT dla jednoosobowych firm zniknie. Henryk Kowalczyk odpowiada, że pomysłów jest wiele. Chcemy, żeby sam fakt zarejestrowania działalności gospodarczej nakładał obowiązek płacenia pierwszej składki emerytalnej, a później wraz ze wzrostem dochodów pojawiły się kolejne przepisy. Prosta liniowość zniknie, ale progresja będzie występowała tylko do pewnego momentu. Obecnie bez względu na dochód przedsiębiorca płaci na ZUS 1200 zł, co powoduje, że system jest degresywny, oczywiście pomijając dwuletnią ulgę na początku działalności, kiedy składek się nie płaci. Chcemy tę minimalną stawkę zdecydowanie obniżyć. To zapowiada i obiecuje Henryk Kowalczyk dzisiaj w Pulsie Biznesu. I na koniec jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Czarny rynek kart prepaid. Przepisy, które wprowadziły ustawą antyterrorystyczną ten obowiązek, żeby trzeba było rejestrować swoją kartę telefoniczną, taką nawet prepaidowską. No, te przepisy są dziurawe jak sito, bo okazuje się, że można na przykład kupić hurtową ilość numerów metodą na słupa, a potem sprzedawać te numery innym osobom zainteresowanym anonimowością, dlatego że nie ma obowiązku aktualizowania takich danych. Zatem już się tworzy czarny rynek i jak ktoś będzie bardzo chciał, to i tak sobie znajdzie prepaid, który będzie anonimowy. O tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna z takim apelem, żeby może, jak już są te przepisy, to żeby je przynajmniej uszczelnić. I to wszystko w pierwszym gospodarczym programie Radio Tok FM. O godzinie 9 magazyn EKG, na który zapraszam w imieniu Macieja Zakrockiego. A na poranek zapraszam Dominika Wierowiejska. 7.20 pierwszy gość to Katarzyna Laubnauer, czyli wiceprzewodnicząca partii Nowoczesna. A po 7.40 gościem Dominiki Wierowiejskiej będzie Marek Magierowski, czyli dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM.
Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl /audycje. Sprawy międzynarodowe. Dyskryminacja mniejszości. Inicjatywy oddolne. Polskie miasta. Energia i energetyka. Prawo, jego uchwalanie i jego stosowanie. Ekologia i ochrona przyrody. Transport i jakość życia. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki. O wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. Teraz musisz zarejestrować swój numer na kartę. Przyjdź do salonu Play, zarejestruj się, a otrzymasz bonusy. Konto ważne przez rok. 10 giga i 100 zł na rozmowy i SMS-y. To takie proste. Oferta dostępna w Play na kartę i Red Bull Mobile. Szczegóły na play.pl. Play. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry. A przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel przeciwko nadmiernej potliwości stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Rzeczywistość, a wyobrażenia? Otwierając firmy, na pewno nie zakładałem, że będę wstawał tak wcześnie, by jechać po towar i że jako szef więcej czasu będę spędzał za kółkiem niż za biurkiem. Z drugiej strony nie sądziłem, że moja firma stanie się moją największą pasją. Do niedawna nie wyobrażałem sobie, że mogę jechać po towar bez dokładnie odliczonej gotówki, a właśnie jadę po towar i nie mam przy sobie gotówki. Dzięki karcie Visa Business mogę łatwo płacić praktycznie w każdym miejscu, nie martwiąc się o ilość gotówki i jej bezpieczeństwo. Karta Visa Business to skuteczne narzędzie dla przedsiębiorców z pasją. Sprawdź na visa.pl. Słońce? Super, tylko że mam skórę suchą jak rodzynka. Muszę teraz wcierać balsamy i czekać, aż się wchłoną. Nie cierpię tego! Wypróbuj Regenerum. Regeneracyjne serum do ciała w innowacyjnej formie sprayu. Dzięki lekkiej konsystencji serum natychmiast się wchłania. Kolagen zawarty w Regenerum ujędrnia skórę, a odżywcze ekstrakty z miodu i marakui regenerują i stymulują odnowę komórek nawet bardzo suchej skóry. To takie wygodne, a do tego bardzo wydajne. Ale przede wszystkim Regenerum serum do ciała doskonale nawilża i odżywia skórę nawet tu. Już po opalaniu. Regenerum. Pełna regeneracja. Rowery i mechaniczne deskorolki? Są. Gdzie? W loterii familijnych. Weź udział w loterii weekendowe nagradzanie. Wygrywaj rowery, mechaniczne deskorolki i bony zakupowe. Szukaj kodów pod naklejką. Szczegóły na familijne.pl. Familijne. Wesoła z nas paczka. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 8 sierpnia, minęła 7. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Bezmedalowa niedziela w Rio, do tego przegrana polskich piłkarzy ręcznych w meczu z Brazylią. Wygraliśmy w siatkówkę z Egiptem. Setki tysięcy, a według niektórych źródeł nawet kilka milionów osób wyszło na ulicę Stambułu, by wyrazić swoje poparcie dla tureckich władz. Recep Erdoğan znowu grozi przywróceniem kary śmierci. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar lawin ziemnych, które w ciągu weekendu zaszły w Meksyku. Dzień bez medali. Taka była niedziela dla reprezentantów Polski startujących w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. W studiu jest Krzysztof Sendecki z redakcji sportowej TOK FM. Chyba najbardziej najbliżej stanięcia na podium była Katarzyna Niewiadoma. Zdecydowanie tak. Polska kolarka była jedną z faworytek wyścigu ze startu wspólnego. Cały czas była w czołówce, ale w końcówce, jak sama stwierdziła, czegoś zabrakło. Niewiadoma dojechała na 6. miejscu. Ze zmiennym szczęściem rywalizację w Rio rozpoczęły nasze drużyny. Siatkarze bez problemów pokonali Egipt 3-0, natomiast piłkarze ręczni
nie ulegli reprezentacji gospodarzy 32-34. Z turnieju tenisistów odpadł, chociaż dzielnie walczył Jerzy Janowicz. Także w Rio nie mamy już reprezentantów w singlu. W grze pozostały pary Łukasz Kubot i Marcin Matkowski, a także Agnieszka Radwańska i Kubot w grze mieszanej. Zawodzą nasi pływacy, którzy jak na razie zgodnie odpadają w eliminacjach, ale żeby nie było tak smutno, to powiem, że warto obserwować, jak będą się prezentować nasze siatkarki plażowe. Monika Brzostek i Kinga Kołosińska, lublinianki, rozpoczęły od zwycięstwa z Amerykankami, a warto dodać, że nigdy wcześniej nie mieliśmy na igrzyskach kobiet w siatkówce plażowej. Krzysztofie, powiedz, co dziś czeka nas w Rio? No, obawiam się, że kolejny dzień bez medalu. Rywalizować będą za to nasi żeglarze, wieślarze. Walkę o medale rozpoczyna drużyna szablistek, no a na korcie powinniśmy zobaczyć wspomnianą już wcześniej parę deblową. Dziękujemy bardzo, z nami był Krzysztof Sandecki. Do usłyszenia w informacjach sportowych o 7.20. Słuchasz informacji TOK FM. To była najliczniejsza demonstracja od lat. Na ulice i place Stambułu wyszły setki tysięcy osób, a według niektórych rządowych źródeł nawet kilka milionów. Turcy manifestowali poparcie dla władz po niedawnej próbie wojskowego zamachu stanu. Prezydent Recep Erdoğan zapowiadał, że nie spocznie, dopóki nie rozliczy wszystkich odpowiedzialnych za pucz, w tym przede wszystkim Fethullaha Gülena, kaznodzieje, który przebywa na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Musimy odzyskać sądy, media, politykę, biznes, bo wszędzie tam organizacja Gülena poprzez nielegalne działania próbowała umocnić swoje wpływy. Z nami jest już Dionis Sturis. Recep Erdoğan kontynuuje czystki w środowiskach, które podejrzewa o wspieranie Gülena i znów zapowiada, że zdrajców może czekać nawet kara śmierci. No to prawda, właśnie przywrócenie najwyższego wymiaru kary było jednym z głównych tematów tej potężnej manifestacji w Stambule.